Pytanie numer 5. Fundusze europejskie, tu już rozmawialiśmy na ten temat, ale sprecyzujmy. W latach 2007-2013 Unia Europejska przeznaczy na rozwój Polski kilkadziesiąt miliardów euro. Znaczna część tych funduszy trafi do samorządów. Co według Pana trzeba zrobić, żeby chociaż część tych środków ściągnąć do Tomaszowa? I jaki projekt zamierza Pan sfinansować z pieniędzy unijnych? Pytanie bardzo szerokie. Czasu będę miał jeszcze mniej, bo muszę odnieść się do pewnych kwestii, które padły wcześniej. To znaczy, ja nie kłamałem, panie prezydencie, mówiąc o tym, że do dnia dzisiejszego nie ma nowych miejsc pracy w Istomie. Może kiedyś będą. Druga rzecz, ja mówiłem o miejscach pracy dla monitoringu, które praktycznie miasto nie będą kosztować. W związku z tym nie wracajmy już z uporem maniaka do kolejny raz do 500 tysięcy. Już pan pisma rozesłał, starczy na to, na ten temat, wydaje mi się, informacji. Wracając do środków unijnych. Lata 2007-2013 to potężne pieniądze dla Polski. Nie są jednak dzisiaj określone precyzyjnie, na jakie cele te pieniądze będą przeznaczone. Na dzień dzisiejszy mamy spore wątpliwości, czy tymi pieniędzmi możemy objąć rewitalizację miasta. To na pewno jest dzisiaj wielkim znakiem zapytania, bo dokładnie to dzisiaj nie jest precyzowane, wręcz może się to nie znaleźć w finansowaniu unijnym. Myślę, że generalnie powinniśmy skupić się tutaj na budowie infrastruktury. Dróg prawdopodobnie też nie wybudujemy za pieniądze unijne. Możemy się pokusić o budowę kanalizacji, wodociągów. Możemy próbować występować o programy, jeśli chodzi o kulturę, sport i turystykę. I tutaj padały już słowa na temat budowy akwaparku. Ja to nazywam pływalnią, nie mówię tutaj o typowym akwaparku, ale gdzieś w tym kierunku możemy swoje ruchy.